Bardzo proszę o przecięcie wstęgi. Pogoda, słońce. Wszyscy tak, wszyscy przecinamy. A nade wszystko, drogie dzieci, myślę, że za 50 lat te maluchy będą wspominać, że były na otwarciu mostu na wiertelówkę i panówkę. Dziękujemy za podjęcie się tego niełatwego zadania, za wszelką okazaną nam życzliwość, zrozumienie i przychylność. Wraz ze słowami wdzięczności, uznania dla Pana pracy, życzymy satysfakcji w wypełnianiu powierzonych Panu zadań, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz wszelkich sukcesów, tych wielkich i małych. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Miłe słowa. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Miłe się to pomyliło. Dziękuję bardzo. Idziemy z radością. Jak się czuję. Na pamiątkę można zabrać kawałek flagi. Chcę pogratulować społeczności lokalnej, wam, osiedle Cielcówka, że doczekaliście się z prawdziwego zdarzenia mostu na Czarnej Orawie. Gratuluję wam z całego serca za cierpliwość, za wyrozumiałość i za zrozumienie. Tego lżejszego życia państwu życzę dziś i na następne lata. Niech się wam i nam wszystkim darzy. Wszystkiego dobrego. Serdecznie dziękuję naprawdę wszystkim. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego, naprawdę mostu. Szczególnie dziękujemy panu wójtowi Antoniemu Karlakowi, który rzeczywiście, tak jak mówił, wydeptał te pieniądze, żeby to było, żeby ten most nowy, tak piękny, powstał dla nas, wszystkich tutaj, którzy z niego korzystamy dla przyszłych tych właśnie naszych pociek, młodszych, które też będą to wspominać, pamiętać. I jeszcze na innych naszych potokach, żeby zbudować i łączyć tych ludzi z jednego brzegu na drugi. Wszystkiego dobrego, dziękuję. I do zobaczenia. Wiemy, tak jest. A na pamiątkę można zabrać ten kawałek wstęgi. Mosty łączą ludzi. I niech z jednej strony i z drugiej, z jednego osiedla i drugiego, ten most wszystkich łączy, szanowni państwo, od dnia dzisiejszego. W imieniu całej wsi, wszystkich mieszkańców Rady Sołeckiej chciałam serdecznie podziękować panu wójtowi za kolejne dzieło, które zostało tutaj w naszej wsi stworzone. Myślę, że nie ostatnie. Dziękuję również całej Radzie i wszystkim kierownikom, projektantom, wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła. Dziękuję również księdzu proboszczowi za to, że poświęcił nam chwilę czasu i z nami tu razem się pomodlił, pobłogosławił. Dziękuję również wam wszystkim mieszkańcom za dobrą współpracę z gminą i z radnymi, z nami wszystkimi, dlatego że jeżeli by tej współpracy nie było, no to wiadomo, nic by się nie stworzyło w tej wsi. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.